święto Maryjne wspominamy tych, którzy walczyli o wolność narodu polskiego. Oczywiście znajdujemy się w Terespolu przy kościele rzymskokatolickim na tle muralu, który ufundował senator Grzegorz Bierecki. Było to już troszeczkę lat temu i jak co roku dzięki tutaj organizatorom i wspaniałym biegaczom możemy wspomnieć te trudne czasy wydarzenia, które miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej, kiedy niby cały świat pokonał Niemców, ale niestety my dostaliśmy się pod jarzmo Sowietów, mieliśmy kolejną okupację, ustrój socjalistyczny, a tak naprawdę to był ustrój komunistyczny. Dopiero pod koniec XX wieku odzyskaliśmy wolność. W tym czasie żołnierze wyklęci, zwani niezłomnymi, wielokrotnie byli to niezwykle młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, walczyli o tą naszą wolność, nie poddawali się temu ustrojowi, nie poddawali się temu zakłamanemu systemowi. Na początku będzie jechał przed wami pan Wojciech Machnowski samochodem. Czy wszyscy znają trasę? Biegniemy Czerwonego Krzyża, Sienkiewicza koło hali. Wracamy do Czerwonego Krzyża i tutaj wracamy. Zresztą ten dystans 1963 metry jest to też dystans symboliczny, bo jeszcze w 1963 roku walczył ostatni żołnierz niezłomny. Ja serdecznie dziękuję po raz kolejny organizatorom i przede wszystkim biegaczom, dziewczynom i chłopakom, troszeczkę młodszym, troszeczkę starszym. Dzisiaj są wszyscy zwycięzcami.